10 ciekawostek o województwach. Zaznaczam, wymieniam województwa według wielkości, więc jednocześnie będzie to 10 największych województw pod względem liczby ludności. Województwo kujawsko-pomorskie. Kujawsko-pomorskie. Trzon województwa stanowią historyczne Kujawy, a ponadto ziemia chełmińska, będąca częścią Pomorza Nadwiślańskiego, ziemia dobrzyńska oraz fragmenty Wielkopolski i Pomorza Gdańskiego. W X-XII wieku większość ziem obecnego regionu należała do państwa pierwszych piastów w zasięgu prowincji mazowieckiej. Jedynie północno-zachodnie obszary podlegały kontroli Pomorzan, którzy do początku XII wieku posiadali warownie, m.in. w Nekle. W końcu XII wieku nastąpiło wydzielenie z Mazowsza dzielnicy kujawskiej, co zapoczątkowało kształtowanie się zrębu historycznego regionu obejmującego również tereny zawiślańskie. Rozdarcie spójności terytorialnej tak ukształtowanego regionu zapoczątkowało sprowadzenie zakonu krzyżackiego przez księcia Konrada Mazowieckiego. Krzyżacy uniezależnili się na przydzielonej im ziemi chełmińskiej i rozpoczęli chrystianizację Prus, a z początkiem XIV wieku także podbój ziem polskich. Pod względem administracyjnym w XV-XVIII wieku ziemie obecnego regionu należały do 5 województw aż. Otóż województwo kujawsko-pomorskie jest dość młode, ponieważ po wyzwoleniu w 1945 roku nastąpiło reaktywowanie województwa pomorskiego ze stolicą w Bydgoszczy. Województwo bydgoskie w kształcie z lat 45-75 obejmowało obszar obecnego regionu kujawsko-pomorskiego. Dopiero w reformie administracyjnej w 1975 roku podzielono je na 3 mniejsze województwa: bydgoskie, toruńskie i włocławskie. Kolejne zmiany administracyjne nastąpiły w wyniku reformy w 1998 roku i to właśnie wtedy proponowano, aby kujawsko-pomorskie znalazło się w województwie pomorskim. Ostatecznie województwo kujawsko-pomorskie zostało utworzone w 1999 roku. Województwo lubelskie. Jest to jednostka administracyjna obejmująca kilka głównych krain historycznych Polski. Ogólnie jest to najdalej wysunięty obszar Polski na wschód. To właśnie do tego regionu należą tak ważne krainy, jak na przykład ziemia lubelska i większa część ziemi łukowskiej, a ponadto część ziemi stężyckiej i fragment ziemi sandomierskiej. Obejmuje również część Rusi Czerwonej i Polesia, leżące przy lewym brzegu Bugu. Od 1809 roku północna część obszaru między Wisłą a Bugiem znajdowała się w siedleckim regionie administracyjnym nazywanym Podlasiem, obecnie Podlasiem Południowym. W 2010 roku województwo lubelskie miało najmniejsze spośród innych województw odsetek ludności w wieku produkcyjnym. Województwo podkarpackie, czyli kolejne bardzo młode województwo. Otóż województwo podkarpackie powstało w 1999 roku w wyniku reformy podziału administracyjnego kraju i objęło tereny dawnych województw rzeszowskiego, przemskiego, kraśnieńskiego, część tarnobrzeskiego oraz fragment tarnowskiego. W latach 1999-2002 województwo podkarpackie obejmowało również obszar gminy Szerzyny, która przeszła do województwa małopolskiego w 2003 roku. Pod względem historycznym województwo podkarpackie obejmuje południowo-wschodnie obszary przedrozbiorowej Małopolski, czyli województw krakowskiego, sandomierskiego i lubelskiego oraz zachodnią część Rusi Czerwonej. Po rozbiorach ziemie obecnego województwa podkarpackiego znalazły się w granicach zaboru austriackiego, stanowiąc środkową część ówczesnej Galicji. Natomiast po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku tereny dzisiejszego województwa przynależały do województw lwowskiego, krakowskiego i lubelskiego. Województwo pomorskie. Jeśli mówimy o województwie pomorskim, to warto wspomnieć o logach tego województwa. Otóż pierwsze logo województwa pomorskiego zostało wyłonione w konkursie i oficjalnie ogłoszone 22 czerwca 2007 roku. Autor tej grafiki, Wojciech Janicki, wykładowca Poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych, przedstawiał maszerującego człowieka złożonego z 3 elementów: słońca, symbolizującego radość, energię, rozwój, fali, podkreślającej nadmorskie położenie województwa, wypoczynek oraz dynamikę, oraz strzałki, która z jednej strony wskazuje kurs, kierunek
północny, z drugiej przypomina namiot, oznaczający turystykę lub dach domu, symbol opieki i gościnności. Pod grafiką znajdowało się hasło promujące województwo. Pomorskie Dobry Kurs, również wyłonione w drodze konkursu. 15 kwietnia 2015 roku zaprezentowano nowe logo województwa autorstwa grafika Andrzeja Pongowskiego. Składa się ono z żółto-czerwonego wykrzyknika i stylizowanego napisu pomorskie w kolorze granatowym. Województwo łódzkie. I jeśli chodzi o łódzkie, to warto wspomnieć o nauce i oświacie. Otóż właśnie województwo łódzkie jest jednym z najbardziej, że tak powiem, wykształconych pod tym kątem województw. Są tam uczelnie publiczne, na przykład Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Muzyczna, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, która jest sławna na całym świecie, Szkoła Telewizyjna i Teatralna, Politechnika, Uniwersytet Medyczny, no i największa uczelnia regionu, Uniwersytet Łódzki. Dodatkowo w tym województwie znajdują się 22 uczelnie niepubliczne. I to tylko w samej stolicy regionu, w tym największa w Polsce uczelnia niepubliczna AHE, czyli Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. Istnieje także wiele oddziałów filialnych w większych miastach regionu, np. w Tomaszowie Mazowieckim, Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach, Bełchatowie, Sieradzu, Kutnie czy Wieluniu. Województwo Dolnośląskie. Otóż województwo dolnośląskie zostało utworzone w 1999 roku z województw poprzedniego podziału administracyjnego. W całości włączono tam jeleniogórskie, legnickie, wałbrzyskie, wrocławskie, kaliskie, przynajmniej część, i część leszczyńskiego. Otóż Śląsk jako prowincja ma bardzo ciekawą historię. Otóż stolicą prowincji Śląsk był zawsze Wrocław. Po przegraniu przez Niemcy II wojny światowej niemal całe terytorium, na którym leżała prowincja, należy do Polski, natomiast już od 1920 roku niewielki fragment prowincji znalazł się w granicach Czechosłowacji. Prowincja Śląska powstała w wyniku reformy administracyjnej państwa pruskiego, przeprowadzonej w obliczu zmian terytorialnych po wojnach napoleońskich i Kongresie Wiedeńskim. Po przejęciu przez Prusy północnej części Królestwa Saksonii, część zajętych ziem obejmujących Łużyce Górne przyłączono do śląskiej jednostki administracyjnej. W niemieckiej tradycji granice prowincji śląskiej utrwaliły się jako tradycyjne granice Śląska, podczas gdy w polskiej, opartej o pierwotne granice diecezji wrocławskiej, jako zachodni kraniec wyznacza Kwisa, a ziemie przyłączone w 1815 roku postrzega się jako część historycznych Łużyc. Różnice te przyczyniają się do różnych sporów aż do dziś. Województwo Małopolskie. To województwo jest bardzo ważne dla Polski, ponieważ to właśnie na terenie tego województwa są dowody o istnieniu Słowian, o pochodzeniu Słowian oraz o tym, kiedy Słowianie przybyli na nasze ziemie. Na przykład można tam znaleźć fragmenty osadnictwa celtyckiego ze VI wieku przed naszą erą, później z początku naszej ery wpływy rzymskie, czy też w V wieku można znaleźć dowody na koniec osadnictwa celtyckiego. Dopiero właśnie w VI-VII wieku zaczęły się pojawiać pierwsze słowiańskie elementy, także jeśli szukacie jakichś dowodów na istnienie Słowian, czy dowodów na to, że Słowianie przybyli na nasze ziemię właśnie w VII wieku, to warto udać się do województwa małopolskiego, ponieważ to właśnie tam jest, że tak powiem, kolebka rozwoju kultury słowiańskiej. Województwo Wielkopolskie. Jeśli chodzi o Wielkopolskę, to warto wspomnieć o klimacie. Wielkopolska należy do najcieplejszych i najsuchszych regionów w Polsce. Przeważają tam polarno-morskie masy powietrza, co sprawia, że lata są chłodniejsze, zimy łagodniejsze niż we wschodniej, bardziej kontynentalnej części kraju. Dominują tam wiatry zachodnie. Średnie roczne ciśnienie atmosferyczne w regionie wynosi około 1005 hektopaskali, zaś średnia roczna temperatura wynosi 8 stopni Celsjusza. Okres wegetacyjny należy do najdłuższych w Polsce. Jego początek przypada na 28 marca i rozpoczyna się w zachodniej Wielkopolsce. Na nizinie południowo-wielkopolskiej wynosi około 228 dni, zaś na krańcach północnych około 216 dni. Średnia wilgotność względu na powietrze w Wielkopolsce wynosi 78%. Także największe niedosyty występują m.in. w środowisku miejskim.
Województwo śląskie. Po raz pierwszy województwo śląskie powołano w II Rzeczypospolitej. Posiadało ono dużo szerszy zakres kompetencji niż inne ówczesne polskie województwa i obejmowało wszystkie historyczne ziemie Górnego Śląska, które znalazły się w międzywojennej Polsce. W następstwie agresji nazistowskich Niemiec na Polskę ukazał się dekret Hitlera o podziale i zarządzie terenów wschodnich, wydany w 1939 roku. Utworzono prowincję śląską z siedzibą we Wrocławiu. W 1941 roku nastąpił podział Śląska. Jak się domyślacie, Śląsk wrócił do Polski i jest w Polsce do dziś. Województwo mazowieckie, i to województwo powstało po śmierci ostatniego z książąt mazowieckich, Janusza III. Sejm mazowiecki złożył 10 września 1526 roku przysięgę na wierność królowi polskiemu. 20 września król Zygmunt I Stary ustanowił nowy urząd tymczasowego namiestnika dla księstwa, którym miał być oddzielnie nominowany każdorazowy wojewoda mazowiecki. Pierwszym został Feliks Brzeski. Po zwołanym w początku roku 1529 Sejmie Mazowieckim zawarto między Mazowszanami a delegatami koronnymi ugodę, mocą której księstwo zostało wcielone do korony na prawach województwa, a szlachta mazowiecka zrównana w prawach i obowiązkach z koronną. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!